Witamy Państwa z Zabrzega, z terenu boiska sportowego, boiska piłkarskiego. Dość nietypowe miejsce. Mili Państwo, dzisiaj jest 26 czerwca 2016, niedziela. Wczoraj 25 czerwca. I proszę Państwa, podczas wyprawy rowerowej do Wodzisławia Śląskiego, która odbywała się w czasie meczu Euro 2016 Polska-Irlandia Północna, wylałem mnóstwo pomyli na naszą reprezentację, bowiem Polacy wygrali ten mecz. Potem był remis 0-0 z Niemcami. Potem zwycięstwo z Ukrainą 1-0. I cud, bo awans do fazy pucharowej, do 1/8 finału, i wczoraj wygrali ze Szwajcarią 4-5 w karnych. I w czwartek grają w ćwierćfinale z Portugalią. Proszę Państwa, to jest cud, nieprawdopodobny cud. Od 30 lat Polacy tak nie grali. Niesamowity cud. Śląskie Morze. Zbiornik Koczankowicki, największe jezioro w południowej Polsce. Niestety przed tygodniem wydarzyła się tragedia. Utonął 35-latek z Jaworzna, rybak. A to już Pszczyna, rynek i strefa kibica. Wspominaliśmy o tym, jak długo odpoczywali Francuzi, a jak mniej czasu mieli Irlandczycy. Może odwracają sytuację. Może Francuzów to by było z tego rynku meczowego, że tak długo na ten kolejny wyszedł. Słuchajcie, Rostamili, jestem na trasie z Studzienic do Kobiura, trasa rowerowo. Troszkę se tu pado, ale to jest dobry deszcz, taki letni, ciepły, orzeźwiający. A to już okolice Zamku Myśliwskiego, Promnice. Słuchajcie, Rostomili, już my są nad jeziorem Paprocańskim w Tychach. Kaj się znowu kąpać nie można, bo sinice kwitną. To już jest tutaj tradycja. To już miejscowość Kobiór w powiecie pszczyńskim. Euroszaleństwo. No myślę, że można ich usprawiedliwić, bo Polacy dobrze grają. A tutaj sobie dotarłem nad jakieś jeziorko w lesie kobiórskim. Jeszcze tu nie byłem, prawdę powiedziawszy. Słuchajcie, Rostomili, to jest dawna jednostka wojskowa w Czarkowie. My tu kiedyś łazili do schronów. My tu kiedyś łazili z Michałem. Teraz już to trochę zamurowali.
Ale trzeba będzie tu kiedy przyjechać i też sobie połazić po środku. Słuchajcie, resta mili jest to we wnętrzu jakiegoś garażu. No byłem tu już nieraz. Są napisy na ścianach. Jeden jest także i mój. Na pamiątkę tutaj zostawiony. Dokładnie 8 lat temu się tu było. I proszę, napis jest. Lipca 2008. Ładnie to jest ten wpis. A to już ponownie Pszczyna i ponownie strefa kibica. Właśnie zakończył się mecz Niemcy-Słowacja. Wygrali Niemcy 3-0. Wjeżdżamy do Goczałkowic-Zdroju. Goczałkowice-Zdrój to rodzinna miejscowość reprezentanta Polski w piłce nożnej Łukasza Piszczka. Witam Państwa z Goczałkowic. To tutaj właśnie zaczynała się kariera Łukasza Piszczka. Na tym boisku Ludowego Klubu Sportowego Goczałkowice. A tu już są my na granicy Goczałkowic-Zdrój, miejscowości, w której mieszkał Łukasz Piszczek, i Czechowic-Dziedzic, czyli miejscowości, w której się urodził. Granicą jest rzeka Wisła. 70 km zaliczone. Rower pomaga. Cały czas była taka pogoda, trochę padało, ale było ciepło, 20 stopni. Idealna pogoda na rower.